wędrówką prowadzoną przez właściciela nazywanego Ringo Starrem popłyniemy po błękitnej lagunie i po bliskiej okolicy. Z laguny wypływamy na zatokę, nad którą pobudowano luksusowe rezydencje. Ze wzburzonej zatoki na powrót wpływamy do cichej i spokojnej laguny. W 1980 roku kręcono tu fragmenty filmu Błękitna Laguna, opowiadającego historię miłości dwojga młodych ludzi żyjących na bezludnej wyspie. Film przyczynił się do spopularyzowania tego pięknego zakątka, który został ustanowiony obszarem chronionym już w 1951 roku.